Dzień dobry Państwu. Dziś wspólnie z prezesem Sławomirem Mentzenem chcemy przedstawić krótki projekt nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny. Nowelizacja w sprawie, która wywołała ogromne kontrowersje w społeczeństwie, a mianowicie wezwania na ćwiczenia wojskowe i zwolnienie czy wyłączenie dla polityków, samorządowców, dla osób, które pełnią kierownicze funkcje w państwie. My jako politycy Konfederacji deklarujemy jasno, że żadnych tego typu przywilejów nie potrzebujemy i nie chcemy. Co więcej, dla wielu z nas wzięcie udziału w ćwiczeniach byłoby zaszczytem, a może nawet przyjemnością. I nie jest tak, żebyśmy nie mogli tego pogodzić ze swoimi obowiązkami poselskimi. Uważamy, że jeżeli rząd jest gotowy ludziom, którzy dotychczas z wojskiem kontaktu nie mieli, zmieniać życie, wzywając ich na ćwiczenia, to nie może być tak, że wyłącza się całą szeroką, idącą w kilkadziesiąt tysięcy osób, grupę osób pełniących funkcje właśnie polityczne i samorządowe. Dlatego ten projekt zdejmuje ten przywilej. Ten projekt przedstawiamy, pod tym projektem zamierzamy zebrać podpisy. Oczekujemy, że przedstawiciele wszystkich opcji podpiszą taki projekt, który zabiera niepotrzebny zupełnie nam przywilej, natomiast zostawia rzecz czysto praktyczną. To znaczy możliwość zwolnienia się z ćwiczeń czy dopasowania ich terminu do wypełnienia obowiązków. W naszym przypadku są to posiedzenia Sejmu. One nie odbywają się bardzo często. W przypadku samorządowców są to głosowania, posiedzenia ciał kolegialnych. Wówczas rzeczywiście trzeba spełnić swoje obowiązki, ale poza tym jest możliwość oczywiście służenia ojczyźnie, służenia także poprzez wzięcie udziału w przeszkoleniu wojskowym. To jest krótki projekt. Ten projekt dzisiaj opublikujemy. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Oddaję głos doktorowi Sławomirowi Mentzenowi. Nawet najlepsza armia zawodowa potrzebuje rezerw. Nasze bezpieczeństwo wymaga tego, żeby w trakcie wojny można było powołać do wojska wyszkolonych rezerwistów. Niestety ta smutna i bolesna prawda nie ma szerokiego poparcia w społeczeństwie. Wielu ludzi skrzywdzonych przez to opresyjne państwo nie chce niestety bronić ojczyzny. Ludzie skrzywdzeni przez aparat sprawiedliwości, przez urzędników, polityków, przepisy, ludzie, którym zniszczono i złamano życie, zniszczono firmy, zamknięto zakłady pracy, nie chcą niestety bronić naszego kraju. Ten stan należy zmienić, ponieważ potrzebujemy wyszkolonych rezerwistów do obrony naszego bezpieczeństwa na wypadek wojny. Co w takiej sytuacji powinni zrobić politycy? No przede wszystkim powinni zachęcać i promować takie postawy, to znaczy przeszkolenie wojskowe. A co zrobili nasi politycy? Rzecz biegunowo odmienną. Ustawowo wyłączyli się z obowiązku bronienia ojczyzny. Jest to w naszym przypadku, w przypadku Polski, podwójnie niedobre, ponieważ żywa jest jeszcze pamięć września 1939 roku, kiedy to politycy uciekli do Rumunii, zostawiając walczących jeszcze Polaków samym sobie. Sprawa ma oczywiście charakter symboliczny. Jest to gest. Mówi się, że słowa pouczają, przykłady pociągają. Politycy mogą mówić i mówić o tym, że należy się szkolić, ale dużo ważniejsze byłoby to, żeby się od takiego obowiązku sami nie migali. Politycy, czy też liderzy swoich lokalnych społeczności nie powinni mówić naprzód, powinni mówić za mną. Byłoby to dużo bardziej skuteczne. Dlaczego mówię, że jest to gest? Spośród tych 50 tysięcy polskich polityków, samorządowców, posłów, senatorów, mało kto spełnia pozostałe wymagania formalne, a ci, co spełniają, i tak prawdopodobnie za bardzo by się wojsku nie przydali. Ale głęboko wierzę, że taki gest byłby potrzebny naszemu społeczeństwu i zachęciłby do brania udziału w takich szkoleniach. Natomiast sprawa ma też dwa wymiary praktyczne. Pierwszy jest taki, że dużo łatwiej szafuje się czyjąś krwią, a nie swoją. Gdyby politycy mieli świadomość tego, że w wypadku zagrożenia sami musieliby bronić ojczyzny, być może ich ochota na wciąganie nas do wojny znacząco by zmalała. Dwa razy zastanowiliby się, zanim wciągnęliby Polskę do niszczącej wojny. I drugi, być może nawet ważniejszy, sprawa praktyczna. Gdyby kilku posłów poszło na takie 30-dniowe przeszkolenie wojskowe, to może dowiedzieliby się czegoś o wojskowości, może przestałoby im przychodzić do głowy takie głupie pomysły, jak wyrywanie z domów 30-kilkulatków, wyrywanie ich z rodzin, z zakładów pracy, z ich firm i wysyłanie na szkolenie, na którym nic się nie nauczą.
Rezerwista po 30-dniowym szkoleniu stanowi co najwyżej w wojsku na wypadek wojny zagrożenie dla siebie i swoich kolegów. Jest to marnowanie ludzi oraz sprzętu. Szkolenia niestety potrzebne są dłuższe i dla młodszych ludzi niż 30-kilkulatkowie. Gdyby jednak jakimś cudem udało się takiego 30-kilkulatka w 30 dni przeszkolić, to na ile lat zachowa on swoją zdolność bojową? No przecież zaraz będzie miał 40 lat i do niczego się już nie przyda. Polacy nie potrzebują 30-dniowych szkoleń dla 30-kilkulatków. Potrzebujemy poważnego, systemowego szkolenia dla osób młodszych, po to, żeby byli rezerwiści dla polskiej armii. I to jest to, czym politycy polscy powinni się zająć i do tego również wzywamy. Ja pozwolę sobie jeszcze zauważyć, że to, co zrobili politycy PiS-u w ustawie o obronie ojczyzny, to nie jest jedyny przypadek, gdzie wyłączają siebie z możliwości służenia w wojsku. Podobne przepisy zostały wprowadzone do ustawy o wojskach obrony terytorialnej, gdzie do tych wojsk, na przykład w odróżnieniu od Ukrainy, osoby zaangażowane politycznie nie mogą wstępować. To pokazuje pewien trop w ich myśleniu, w myśleniu politycznym, pokazuje, że nie jest to przypadek. Tym istotniejszy jest ten projekt nowelizacji, który dzisiaj przedstawiliśmy. Zobaczymy, jak ustosunkują się do niego przedstawiciele innych opcji. Jeżeli nie ma pytań, dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy do śledzenia losów naszego projektu.